Sprawa lotniska radomskiego ciągnie się już jakiś czas, już kilka lat. Prawo i Sprawiedliwość Społeczna wybudowała to lotnisko na bazie ustawy, którą pilotował pan obecny prezydent Radomia, pan Witkowski. Na mocy tej ustawy gmina może prowadzić działalność gospodarczą. To jest to zło, które Platforma Obywatelska zrobiła, bo dała furtkę dla możliwości obsadzania urzędnikami gminnymi, na przykład spółki gminne, w tym przypadku chodzi o Port Lotniczy Radom. No, cała historia tego lotniska to jest jeden wielki skandal. 10 lat temu, będąc zaproszony na dyskusję o lotnisku, którego jeszcze wtedy nie było na Politechnice Radomskiej, powiedziałem to, co powtarzam dziś. Urzędnicy nie powinni budować lotniska. Rynek powinien zareagować na to, czy lotnisko jest potrzebne, czy nie. I wtedy dopiero prywatni inwestorzy przystępują do budowy. Okazało się, że prywatni inwestorzy w ogóle nie byli zainteresowani tym lotniskiem. Za to całą inicjatywę przejęli urzędnicy i wybudowali piękne lotnisko, które jest naprawdę fajne. Natomiast ma jedną wadę. No, nie latają samoloty i nie jeżdżą pasażerowie. I my jako Kongres Nowej Prawicy Oddział Radomski proponowaliśmy swojego czasu takie rozwiązanie tymczasowe, żeby to lotnisko spakować na zasadzie takiego taboru cygańskiego, prawda, i żeby obwozić po całym kraju, tam gdzie mają powstać lotniska lub mówi się o tym, że mają być powołane do życia, tak jak niedawno lotnisko w Olsztynie. I to są wszystko lotniska socjalne, które dają tylko pracę tym, którzy tam są na tym lotnisku, natomiast nie spełniają swojej podstawowej roli, nie wożą pasażerów i samoloty nie latają. Także taki pomysł z tym lotniskiem był dobry do momentu, kiedy pan prezydent Duda nie wystąpił z kolejnym pomysłem budowy lotniska w Białej Podlaskiej. No i w związku z tym znowu się pojawiła możliwość utworzenia kolejnego lotniska socjalnego, które będzie zaspokajać potrzeby tamtejszych notabli. No jak to przy takiej okazji, każdy wsadza swoich, prawda, wszyscy są zadowoleni, ci co tam siedzą, pobierają duże pieniądze. No u nas pani prezes pobiera ponad 20 tysięcy miesięcznie, prawda, pracownicy, 141 osób, każdy coś tam bierze, ale samoloty nie latają. Także kolejny raz dajemy oświadczenia do mediów, żeby Rada Miejska, która ma się wkrótce zebrać, postanowić w sprawie tego lotniska, żeby już dalej tej sprawy nie ciągnęła, żeby już podjęto ostateczną decyzję o likwidacji lotniska, ponieważ to lotnisko nie ma tu żadnego sensu, żadnego, bo gdyby miało, no to powtarzam, już dawno ludzie, którzy zajmują się biznesem, by to lotnisko, koło tego lotniska chodzili i dalej prowadziliby interesy. Także czekamy na decyzję Rady Miejskiej, na decyzję ostateczną pana prezydenta, żeby to lotnisko zlikwidować i odciążyć podatników radomskich od kosztów.